Miło Was widzieć. Cieszę się, że jesteśmy, że możemy razem, że tak powiem, w tym zwariowanym czasie być razem i uwielbiać Boga. To wszystko nam tylko pokazuje, że czas powtórnego przyjścia Pana zbliża się milowymi krokami. Jak niektórzy liderzy światowi mówią, już nigdy nie będzie tak jak było. Ale, moi drodzy, my wiemy, jaki jest koniec. My wiemy, kto na końcu zasiądzie na tronie. My wiemy, kto wszystko i cały bieg historii ma w swoim ręku. Natomiast ważne jest, abyś ty, abym ja, abyśmy byli blisko naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo to gwarantuje nam. Że będziemy mogli bezpiecznie z Jego pomocą, pod Jego łaską przejść przez największe burze i największe zawirowania. Czas, w którym żyjemy, pokazuje nam także na to, że tutaj nie mamy mieszkania stałego. Nie mamy miejsca jesteśmy tylko przechodniami, pielgrzymami. Czasami tak się przywiązujemy do tego wszystkiego, co tutaj jest, że zapominamy. Że jesteśmy tylko pielgrzymami. Moi drodzy, <laughs> chciałbym dzisiaj mówić o jednej z największych burz w życiu człowieka, i to człowieka Bożego, człowieka wierzącego, człowieka, który zdecydował się żyć z Bogiem i żyć dla Boga i służyć Bogu. I właściwie ta księga, którą doskonale znacie, i ta historia, którą doskonale znacie, Mówi tak, mówi o pewnej rzeczy, że możemy narobić sobie poważnych kłopotów, jako Boże Dzieci, jako Boży Ludzie. Że możemy gdzieś tam doprowadzić siebie do takiego momentu, gdzieś na krawędzi. A z drugiej strony będę mówił, czy czytał z tej księgi, która objawia niesamowite serce Boga, Boga Świętego, Boga sprawiedliwego, ale Boga, który w tym wszystkim jest Bogiem pełnym łaski, miłości i dobroci. Zresztą nie ma żadnej różnicy między opisem Boga w Starym Przymierzu i Nowym Przymierzu, w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Niektórzy robią takie ogromne rozgraniczenia, ale to jest Totalnie złe odczytywanie tekstów biblijnych i tekstu Starego Testamentu. Dlatego, że On jest Jachwę Jestem, który jestem, On jest niezmienny, On nie poprawia się, on nie zmienia się, On jest cały czas taki sam. Święty, sprawiedliwy, dobry, łaskawy i miłosierny. A więc będę mówił o człowieku, który może doświadczyć. Z jednej strony jego świętości i sprawiedliwości, a z drugiej ogromu łaski i miłosierdzia, które Bóg objawił nad nim. I myślę, że ta księga jest taką zachętą dla każdego Bożego Dziecka, żebyśmy z ufnością, z odwagą przychodzili do Jego tronu łaski i szukali miłosierdzia i pomocy w stosownej porze. Wiecie, o kim będę mówił. Wiecie czy nie? Wiecie, o kim będę mówił. Jego imię po polsku brzmi gołąd, ale nie jest niewinny jak gołębica. Nie jest czysty jak gołąd. Jego imię brzmi Jonasz, czyli gołąd. Jonasz pochodził z Gad Hefer w Galilei, blisko Nazaretu. Był uważany w swoich czasach za lokalnego, czy w czasach też Jezusa, i później za lokalnego bohatera. Inny prorok Nahum, który prorokował przeciwko Niniwie, bo to związane jest z Niniwą, to prorostwo Jonasza, tak jak Nahuma, pochodził z Kafarnaum, a Kaper hebrajskie znaczy wioska. Kaper Nahum, czyli od jego imienia. Tacy dwaj lokalni bohaterowie. Jonasz... A więc mieszka w, w Galilei, czy mieszka w tym obszarze niedaleko Nazaretu. Różnica jest ogromna w czasie pomiędzy życiem jednego i drugiego. Kiedy czytamy Księgę Proroka Jonasza, on prorokuje około 770 roku przed Chrystusem. W czasach króla Jeroboama II, który Prawie że od początku VIII wieku przed Chrystusem do połowy do 753 roku panuje w Izraelu. Moi drodzy, ten syn Amitaja, bo tak jest przedstawiany, właśnie Druga księga królewska mówi, On prorokuje w tym czasie i on ma, on ma słowo, on ma słowo od Boga dla bezbożnego. Miasta Niniwa. Wiecie, dlatego że Jonasz doskonale znał Boga, powiem tak, doskonale znał Boga, znał tą stronę Jego nieograniczonego, Jego wielkiego miłosierdzia i łaski. I on to później wypowiada Bogu w czwartym rozdziale tej księgi Jonasza: To dlatego, to dlatego ja nie chciałem tam iść. Bo ty jesteś miłosierny, a ja nie chciałem, żeby objawiło się miłosierdzie. Ja chciałem twojego sądu nad tym ludem. Ja chciałem, żeby tych asyryjczyków dopadł twój sąd i twój gniew, żeby byli wytraceni do jednego. Takie serce męża Bożego. Nie fajne, prawda? Niefajne, niedobre, niezgodne z tym, co jest w Bożym sercu. Tak, Księga, drodzy, mówi mi o tym, że Bóg troszczy się o jednego człowieka i troszczy się o całe miasto, o całe narody, że Bogu nie jest nikt obojętny. Tak o tym mówi ta Księga. Taka krótka, niezawielka, a jednak mająca niesamowite dla nas przesłanie. Drodzy, Izrael w tym czasie, kiedy Jonasz jest posyłany do bezbożnego miasta Niniwy i ma im ogłosić sąd i gniew Boży i te, o, ten gniew ma spaść praktycznie natychmiast po 40 dniach od tego momentu, kiedy wypowie słowa sądu. To nie są przelewki. Ale chcę wam powiedzieć, że w tym samym czasie jego własny naród Naród Boży nie jest w dobrej, duchowej kondycji. Odstępują od Boga jako cały naród, żyją w bez... tak samo w bezbożności. W bałwochwalstwie, niemoralności, w społecznej niesprawiedliwości. Jeden wyzyskuje drugiego, brat, brata. Oczywiście, że Bóg na to dłużej nie pozwoli. Ja powiedziałem tak. Niedawno czytając Ozeasza, Amosa, czasy Jeroboama II były czasami prosperity i rozkwitu gospodarczego Izraela, pomimo ich grzechów. Więcej, obszarowo odzyskali ziemię, które Bóg im obiecał, aż po Damaszek, Hamad. No to jakżeż Bóg by nie mógł być z nami, skoro... Tak dobrze prosperujemy. Drodzy, nie zawsze powodzenie materialne, nie zawsze kiedy coś się nam udaje, jest dowodem na to, że wszystko musi być w porządku w naszym życiu. Powinniśmy badać i sprawdzać swoje serce i swoje życie. Czy rzeczywiście tak jest? Powiem, że historia Jonasza to jest historia człowieka Bożego, dziecka Bożego, które szuka kłopotów. Bo zawsze pojawiają się kłopoty, zawsze przychodzą problemy w życiu Bożego człowieka, Bożego dziecka, kiedy odstępujemy od posłuszeństwa Bogu, kiedy nie słuchamy tego, co Bóg do nas mówi. Czytaliś, słuchaliśmy w czwartek, że grzech czycha u drzwi naszych serc. I zwiastujący mówił o tym, że Kain nie zamknął tych drzwi przed grzechem, tylko zostawił je otwarte, albo może lekko uchylone. Jonas myślał, że można po prostu zlekceważyć głos Boga, że można zlekceważyć, ja chcę pójść, żeby to bardziej pasowało do naszego, do naszego czasu teraz, że ty i ja możemy zlekceważyć słowo Pana. Słowo Pana, czyli Jego świętą księgę, Biblię, którą on przekazuje Tobie i mnie. Po co on posyła słowo? Po to, abyś żył. Po to, abym żył, abym miał błogosławieństwo, abym przez przestrzeganie słowa Pana mógł odbierać łaskę za łaską, błogosławieństwo za błogosławieństwem. Ale kiedy Ty i ja zaczynamy się z Bogiem. Targować, spierać, a wręcz prorok Jonasz to nie jest człowiek, który schodzi gdzieś tam powoli na manowce. Nie. On świadomie się buntuje. On świadomie decyduje się nie posłuchać Boga. Wiecie, drodzy, niektórzy uważają, że księga Jonasza to nie jest prawdziwa historia. To jest taki midrasz żydowski, taka przypowieść, takie podobieństwo. Wiecie, ta historia jest tylko takim opowiadaniem, żeby pewne prawdy przedstawić. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam i nie możemy się z tym zgodzić. Dlatego, że kilka rzeczy tu jest bardzo istotnych, które mówią za autentycznością tej historii. Wiecie. I to wcale nie chodzi o tą wielką rybę, która połknęła Jonasza, bo niektórzy tak myślą, no ta ryba jest taką ością w gardle, że stawia tą księgę pod wielkim znakiem zapytania jej autentyczność. Ale historia Jonasza mówi co najmniej o ośmiu różnych cudach. Niektórzy mówią: że większym cudem był ten, że ten krzew rycynowy nagle tak urósł w ciągu jednej nocy. A inni mówią, nie, większym cudem jest ten robak, który tam się znalazł i podgryzł ten krzew rycynowy. Tam są, tam jest wiele cudów. Nie tylko ta ryba, ale z tą rybą sobie już poradziliśmy. Bo takich przypadków jest mnóstwo. Stwierdzonych, zbadanych, historycznych. W każdym razie, kiedy czytamy tą księgę, to... Bibliści tutaj mówią tak, że została napisana w tym samym stylu, co księgi historyczne, słowa, styl, gramatyka przypominają pierwszą i drugą królewską. W tej księdze mamy wzmiankę o prawdziwych miejscach, narodach i osobach. To nie jest fikcja. I myślę najważniejszy argument. Najważniejszy argument. Nasz Pan. W Ewangelii Mateusza o tym jest wspomniane, mówi o Jonaszu, mówi: Syn człowieczy będzie w grobie trzy dni, czy noce tak jak Jonasz, inny znak nie będzie wam dany. Wiecie, powiem wam, gdyby to było tylko podobieństwo, to kiepski argument. Jezus nie używał kiepskiego argumentu do tak wielkiej prawdy, jaką jest prawda jego, o jego zmartwychwstaniu. On musiał bazować na faktach. Historycznych, a takim jest i zmartwychwstanie, i ten argument z księgi Jonasza. Nie będzie Wam dany inny znak. Tak więc mamy tutaj Męża Bożego, Jonasza, gołąb z imienia, ale nie z natury. Jonasz otrzymuje słowo. Słowo od Boga, ono jest jasne i wyraźne, idź do tego bezbożnego miasta Niniwy i proroku. Słuchajcie, to jest 150 lat przed późniejszym zburzeniem Niniwy. Niniwa mogła być zburzona 150 lat wcześniej, właśnie w wyniku proroctwa słowa, które miał Jonasz do nich zanieść, i gdyby się nie opamiętali, ona byłaby zniszczona, tak jak Sodoma i Gomora. Moi drodzy, Jonasz jednak, powiem tak, mający swoje ludzkie cele, patriota, mówi: Dla Izraela to lepiej, żeby ta Niniwa i ta Asyria zostały zniszczone, i postanawia uciec. Tu jest wyraźnie napisane: Słowo doszło go. Kochani, ileż razy słowo pana dochodzi do twojego i do mojego serca. Kiedy dzisiaj jesteśmy w tym zgromadzeniu, Bóg przekazuje słowo. Pytanie jest, co ty i ja robimy ze słowem, które słyszymy. Czy pakujesz go do swojej torebki, czy tam miejsca w sercu, mówisz, to było ciekawe, i, i tam masz taką, rób, taką, taki przedział i taką komórkę. Ciekawe, nudne, inspirujące, ale nic z tym nie robisz. Słowo Pana domaga się wręcz od tego, ode mnie, od Ciebie, reakcji. No to Jonasz zareagował. Oczywiście, że nikt z nas nie jest zmuszony, ale słowo Pana nie upadnie próżno. Albo zareaguję pozytywnie, albo negatywnie, albo będę zwlekał, co też jest niebezpieczne. Doszło go słowo Pana. Moi drodzy, Amos prorokował tak zaiste, nie czyni nic wszechmogący pan, jeśli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. I później mówi tak, Amos: gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy wszechmocny pan każe, któż by nie prorokował? Amos doskonale wiedział: jeśli re, lew zaryczy w pobliżu, jak gdyby ci tak nad uchem, nie byliśmy w takiej sytuacji. Nie wiemy, co to znaczy. Tak, no chyba czasami z jakichś przyrodniczych czy z jakichś filmów, jak on zaryczy, to wszystkie zwierzęta truchleją. To jest straszne. Któż by się nie bał, mówi prorok, gdy lew zaryczy. Ale gdy pan mówi, któż by nie prorokował. Kiedy pan wkłada słowo. Kiedy Pan daje słowo do Twojego, do mojego serca, któż by nie prorokował, któż by nie zwiastował. Ale znowu, prorok nie jest przez słowo Pana zmuszony. On może być posłuszny lub nie. Ty i ja możemy być słowu Pana posłuszni lub nie. Oczywiście z całymi konsekwencjami. Bo przecież napisano jest: Nie ci, którzy tylko słuchają słowa, będą błogosławieni, ale ci, którzy słuchają i go wykonują. Jezus wyraźnie przestrzegał: nie ci, którzy mówią Panie, Panie, ale ci, którzy biorą słowo, reagują posłuszeństwem dla słowa, czynią słowo. O Panie, spraw. W moim sercu i w naszych sercach niech Twoje Słowo jak młot rozbija twardość mojego serca. Niech Twoje Słowo jak miecz przenika mnie, rozsądza to wszystko, co jest we mnie. Niech Twoje Słowo wydobędzie ze mnie to, co najlepsze, a niech zniszczy to, co jest niewłaściwe, bezbożne. Tak więc ta historia uczy nas, że mogę słuchać, posłuchać słowa, ale też mogę go zlekceważyć, a nawet jak w przypadku proroka Jonasza mogę być, okazać się buntownikiem. Jeśli okażę posłuszeństwo, Bóg będzie mnie błogosławił. Bóg będzie błogosławił twoje i moje życie. Prorok Izajasz mówi tak... W 48 rozdziale tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, święty Izraelski. Ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, na moje słowo. Twój pokój byłby, jak strumień, a Twoja sprawiedliwość, jak fale morskie, Twój ród byłby liczny, jak piasek, a Twojego potomstwa, tyle co ziarnek piasku. Jego imię nie byłoby wytępione ani zniszczone przed moim obliczem, gdybyś był zważał. Gdybyś brał na serio słowo, które kieruję do ciebie, miałbyś pokój, miałbyś błogosławieństwo, byłbyś pełen owocu dla Boga. Kochani, to jest, to jest dla nas taką, takim wielkim wyzwaniem powiem tak, zachętą, ale też pokazaniem. Chcesz być owocny, chcesz mieć Boży Pokój, bądź posłuszny słowo. Patrz na Boże Słowo. Bóg nie chce nas pozostawić w miejscu buntu, zlekceważenia Jego słowa, tak jak nie chciał, aby Jonasz pozostał w tym miejscu. Drodzy, niedawno przeszyła mnie taka myśl, kiedy czy, czytam Boże Słowo, kiedy jest takie zapewnienie, że Bóg jest z Tobą. A, a na pewno tak jest, jeżeli zdecydowaliśmy się iść za Nim, On jest z nami. Amen? Jest z nami. Może być lepiej lub gorzej, ale On powiedział, że nas nie zostawi ani nas nie opuści, jest z nami. Kiedy czytałem, Pan był z Józefem. Pan był z Józefem. Kochani, to wyrażenie Pan jest z Tobą, albo Pan był z Józefem, pokazuje mi wyraźnie, że kiedy Bóg jest ze mną, nie zawsze wszystko będzie super się układać w moim życiu. Bo Józef przeszedł przez wielkie traumatyczne doświadczenia i przeżycia, prawda? Musiał zmierzyć się. Z jednej strony miał słowo od Pana, miał to, co Bóg zapowiedział w przyszłości, chociaż On tego nie rozumiał. I miał zapewnienie, że Pan z Nim był, to jednak to nie ustrzegło Go. Że został zdradzony, sprzedany, fałszywie oskarżony przez bezbożną kobietę, wtrącony do więzienia. Zmagał się z tym z 20 lat, ponad 20 lat. Pan jest z tobą, Pan był z Jonaszem, pomimo tego, że Jonasz próbował od Boga uciec. Bóg z niego nie zrezygnował. Powiem tak: Bóg biegł za Jonaszem. Tak jak Bóg biegnie za tobą i za mną, kiedy schodzimy z jego dróg, bardziej lub mniej świadomie, Bóg pragnie nas zatrzymać. Nie zawsze Bóg reaguje od razu, jak w przypadku Jonasza. Czasami nic nie musi się dziać. Czasami mamy takie, robimy coś takiego, że jak małe dziecko przekraczamy tą linię posłuszeństwa, słowa i patrzymy, czy jest reakcja. O, Bóg milczy, mogę więcej. O, Bóg milczy, mogę więcej. Nie zawsze Bóg od razu działa. Kochani, i to może być też takie, jest złudne, że skoro nie ma od razu reakcji i sądu, i gniewu, to mogę posuwać się dalej. Ale tak nie wolno. Czasami Bóg działa bardzo powoli, ale w tym wypadku Bóg zadziałał bardzo szybko. Historia Jonasza pokazuje nam, że nie da się uciec i ukryć przed Bogiem. To jest naiwność. Nikt na ziemi, żaden człowiek, żadna istota ludzka, żaden człowiek, wierzący, niewierzący nie jest w stanie uciec przed Bogiem. Nikt. Czy w niego wierzysz, czy w niego nie wierzysz, nie jesteś w stanie przed nim uciec. Biblia mówi: postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. Jeśli tutaj z Bogiem nie chcesz się spotkać, spotkasz się na sądzie. Nie ma innej możliwości. Adam i Ewa próbowali się ukryć. Wiecie, grzech zawsze robi to, że próbujemy się ukryć. Przed ludźmi, przed Bogiem. Próbujemy się ukryć i uciec. Ale to jest taka reakcja, która nie pomoże nam, bo Słowo Boże mówi: Nie próbuj tego, ale wręcz w tym momencie idź w kierunku Boga i pokaż. Kim jesteś? Co się stało? I proś go, aby On był Twoim okryciem, Twoim obmyciem. Jego święta krew ma ciągle moc obmywać nas wszelkiego grzechu. Amen. Ale musisz się ujawnić, muszę wyznać mój grzech, go zostawić, wtedy mogę korzystać z Jego łaski. Głupotą jest myśleć. Że cokolwiek można ukryć. Dawid to, tego próbował. Cały Psalm 139 został napisany, jak on próbuje ukrycie przed Bogiem. Ale on wyraźnie mówi: Ogarniasz mnie z przodu i z tyłu. Kiedy wiesz, kiedy siedzę i wstaję, nawet myśl moją znasz z daleka, kiedy jeszcze słowa nie ma w ustach moich, już znasz je całe, ty wszystko wiesz. I kiedy sobie myślę tak, Ukryje się w Szeolu, w kraju nieumarłych. Wiecie, co on mówi? I tam jesteś. Tam jesteś. Ludzie mówią: Jak umrę, nie będzie mnie, koniec, Bóg sobie nie poradzi. Powiem ci, poradzi sobie. Skoro mówi o tym, że wszyscy zostaną wzbudzeni z martwych i wstaną z grobów, poradzi sobie. Nie da rady się ukryć przed Bogiem. Mówi, no to. Wysoko w kosmos ucieknę. Ale on mówi, i tam jesteś. I tam jesteś. Jak Rosjanie wystrzelili pierwszego człowieka, Gagarin obleciał Ziemię, mówi: No, leciałem tak wysoko i Boga nie widziałem. Za nisko leciał, no. A nawet gdyby leciał w wielkie przestworza, nie zobaczysz go, jeżeli twoje serce jest zamknięte dla Boga. Bo przecież nie jest on tam daleko. Gdzieś w przestworzach, albo tam gdzieś pod ziemią, w Szeolu. Nie. Biblia mówi: Blisko ciebie jest słowo, które On mówi do ciebie. Bóg jest bardzo blisko każdego z nas. Szuka różnych miejsc. Może na kraniec morza, może ciemność, ale mówi nic z tych rzeczy. Słowo Boże mówi tak. Bo słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przed słowem i przed Bogiem, bo on jest słowem, tak? Jezus jest słowem które stało się ciałem. Nic nie stanie się ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami tego przed którym musimy zdać sprawę. Szykuj się. Szykujmy się do tego momentu, że będziesz musiał zdać przed nim sprawę. Co z nim zrobiłeś? Jak zareagowałeś na jego wezwanie do upamiętania i wiary? Nie dasz, nie, nie stanie się przed nim ukryć. Będziesz musiał zdać, będziemy musieli zdać sprawę przed nim, bo on nas stworzył. On nas odkupił. On jest Panem. Pan zsyła silny wiatr. To jest ta burza na morzu, która pojawia się nagle z pierwszym cudem w księdze Jonasza. Przecież ci marynarze wypłynęli na morze, znając dobrze nawigację, wiatry, teren, wiedzieli, że teraz jest dobry czas do żeglowania. I oto nagle, zowąd, wiatr zaczął wiać. I przyszła burza. To był pierwszy cud. Oni doskonale wiedzieli, coś jest nie tak. I wiedzieli, że ktoś stoi za tą sprawą, ktoś się sprzeciwił Bogu. Oni myśleli, może to nasze bóstwa. Wiecie, kiedy patrzę na Jonasza, człowieka, który zna Boga, który świadomie odwraca się od posłuszeństwa temu słowu, w zupełnie w drugim kierunku chce płynąć, prawdopodobnie tarszysz, chodziło o Hiszpanię. I on, kiedy nagle to morze się burzy. I ci marynarze są w trwodze i nie wiedzą, co się dzieje, i rzucają, i, i się moblą, a później rzucają losy. A ten człowiek śpi, jakby nigdy nic. Idzie na dno, na spód tego statku. Kładzie się i śpi. Wiecie, dla mnie to przypomina taki stan duchowy, że kiedy. Człowiek odstępuje od Boga, i który nie chce reagować, zatwardza, zamyka serce. Nie chce słuchać. Ja wiem, Bóg się upomina, ale nie chce słuchać. On doskonale wiedział, że to jest z jego powodu. Przecież później o tym mówi to z mojego powodu, ja uciekam. Wiecie, to rzucanie losów. Oni rzucają los. I wiecie, że Pan Bóg się zaangażował w to rzucanie losu. I los padł na Jonasza. Bóg dał odpowiedź, to był drugi cud. Wiecie, Bóg jest Bogiem, który czyni cuda. Niby prozaiczne rzeczy, ale nagle widzimy Boga, który znajduje się w tej całej sytuacji. Ja mówię tak, Bóg, który walczy i o Jonasza, i walczy o Niniwę. Ja sobie myślę tak, przecież Pan Bóg doskonale mógł Jonasza tak o powiedzieć: okej, okay, skończyłem z Tobą, wezmę kogoś innego, który mnie posłucha. Czy mógł tak Bóg zrobić, drodzy? Czy mógł Bóg tak zrobić? Ileż razy pomyślałem: przecież Bóg mógłby mnie odsunąć! Ale Bóg jest łaskawy i miłosierny i pomaga nam się podnieść, abyśmy nie utracili życia wiecznego, abyśmy nie utracili z Nim relacji i społeczności. To jest ta ogromna łaska i miłosierdzie Pana. Wrzućcie mnie do morza. Wiecie, Jonasz idzie tak w zaparte. Jest tak zamknięty. Mówi nie, 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 nie będę słuchał tego, co. Mówi do mnie słowo Boże, co Bóg mi komunikuje. Nie, wrzućcie mnie, to, to już jest mój koniec, ja tam umrę, wrzućcie mnie. To ci marynarze walczą do końca jego życia. Boże, nie czyń nas winnymi krwi tego człowieka. Ale wrzucili go i przyszedł kolejny cud. Natychmiast morze się uciszyło. Oni nie mieli wątpliwości, o co chodzi. Tylko wiecie, burza nie uciszyła się w życiu Jonaszym. Moi drodzy, w tej historii o nasza widzimy, że grzech mój, grzech twój, dotyka nie tylko mnie, dotyka ludzi wokół nas. Prawda? Nasz gniew, złość, zazdrość. Jeżeli to jest w nas, to dotyka nie tylko nas i niszczy moją społeczność i Twoją z Bogiem, ale będzie dotykać innych ludzi wokół nas. I dotyka. A przecież chyba powinno być inaczej w życiu ludzi Bożych. Twoje i moje świadectwo, Twoje i moje życie powinno dawać świadectwo i zachęcać ludzi do Boga, a nie zniechęcać. Ten mąż Boży, sługa Boży, nie był dobrym przykładem dla tych marynarzy. Znaleźli się w okropnej sytuacji. Ale może się uspokoiło. Kolejny cud to, że Bóg tam posłał rybę. Pamiętacie, jak Piotr pyta: płacimy podatki? Płacisz, panie, czy jak z tymi podatkami? Jezus mówi, żeby nie byli zgorszeni, idź tam wyłów rybkę i w pyszczku znajdziesz pieniążek. Wierzycie, że to jest prawda? Ja wierzę, że tak. Wszyscy wierzymy, że tak. Tam Pan posłał rybę troszeczkę więcej niż pieniążek i połknął tego proroka. Niektórzy mówią, że Jonasz tam umarł. Ja w to nie wierzę. On mówi. Tak, w pewnym momencie, w drugim rozdziale, wzywałem pana w mojej niedoli i odpowiedział mi z, grem, z głębi Szeolu, krainy umarłych. Wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. On tak tam pisze. Ale dalej pisze, mówi: byłem już bliski śmierci. Inaczej mówiąc, Jonasz znalazł się w takiej sytuacji, który mówi: to już jest mój koniec. Już nie ma wyjścia. Nie wydostanę się stąd. Przez swoją, swój upór, przez nieposłuszeństwo, przez bunt. Jeszcze trochę i soki trawienne tego wieloryba mnie strawią i będzie po mnie. Drodzy, ja wam opowiadałem o tym marynarzu koło Falklandów. Autentyczna historia, która jest zapisana, była, została zapisana w we francuskim czasopiśmie naukowym autentyczna historia z 1891 roku. Kiedy tego marynarza, który próbował harpunem zabić wieloryba, było ich czterech, dwóch, wpadło do wody, jedne, jeden, jednego uratowali, ale jednego nie. I dopiero na drugi dzień, kiedy ten, tego wieloryba wyciągnęli. Rozpruli tam, w środku znaleźli tego zaginionego, żywego. Po kilku tygodniach, po przybyciu do portu, on wrócił z powrotem do służby na statku. W czasopiśmie naukowym. Ale jak czytamy historię podobnych wydarzeń, w 1771 roku taka sytuacja dotknęła innego marynarza. Nazywał się marszał Jenkins. Tak więc. A ten nasz marynarz, o którym wspominam, James Bartley, takich historii jest mnóstwo. Okazuje się, że, nie, że kaszaloty i niektóre rekiny są w stanie połknąć całego człowieka. Znaleziono y, wielkie ryby, rekiny czy, y, czy wieloryby, gdzie w środku znaleziono połkniętą krowę. Wiecie, Bóg jest Bogiem, który mówi prawdę. Jego słowo mówi prawdę. Kiedy mówi o przypowieści, to wyraźnie mówi, że to jest przypowieść. Albo podobieństwo. Dobrze jest wierzyć i ufać temu, co Bóg do nas mówi. A więc on tam jest w środku. On mówi, wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany z przed twoich oczu. Jakże mógłbym jeszcze spojrzeć na twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie to pielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Wstąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści życie moje. Panie Boże mój, gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła ją nasza na ląd. Kolejny cud. Drodzy, kluczem do przerwania tej wielkiej burzy, tej Tragedii, która rozgrywała się w życiu Jonasza, tego, że już myślał, już nie zobaczę przybytku, jestem już odrzucony od Twojego oblicza, było skruszone jego serce w końcu. I wołał, ratuj moją duszę. Kochani, z punktu widzenia nas, ludzi, to było niemożliwe, żeby on się wydostał gdzieś tam na głębiach morza, we wnętrzu wielkiej ryby. Niemożliwe, żeby on nagle stamtąd mógł wyjść, jak? Tylko Bóg mógł rozkazać rybie. Jakim cudem zwierzęta szły posłusznie do arki Noego? Bóg ma władzę nad wszystkim. Jak wielkim on jest. Jak potężny jest nasz Bóg. Drodzy, ta historia jest taką, takim zwiastowaniem. Może znalazłeś się w takim miejscu, które mówisz, już nie ma wyjścia. Nic nie jest stanie mi pomóc. Ta historia mówi mi, Bóg ma ciągle moc i nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga, aby wydostać nas z największego dołu. Ale wołaj do Niego. Ukusz się, proś o przebaczenie. I ufaj, że On słyszy, on odpowie. I drodzy, kiedy go ta ryba wypluła, jedni mówią, że był zielony, inni mówią, że był biały. Nie wiem, jaki był, musiałbym spróbować być w rybie, wyjść i sprawdzić po trzech dniach. Mówią, że był biały. Jak zmierzyłem na mapie, brzeg, nie wiem, z którego miejsca, ale brzeg Morza Śródziemnego do niniwy. W prostej linii minimum to było 630 kilometrów. 630 do 800 kilometrów, zależy jak będziemy mierzyć. On musiał iść dobry, nie wiem ile dni. A ja już słyszę jak ta, bo może byli świadkowie, którzy stali nad brzegiem rybacy i widzieli, jak ryba go wypluwa i on wychodzi z tego morza. Nie było statku, niczego, on tam wychodzi. I ta wieść szybciej niż Jonasz dotarła do Niniwy. Może tak było, nie wiem. Ale kiedy Jonasz przyszedł do Niniwy, wiecie, to było potężne miasto. Asyryjczycy byli okrutnym narodem. Okrutne, okrutnie rozprawiali się z podbitymi narodami, przesiedlali całe narody. Nie było litości. I Jonasz im głosi: miasto, które. Liczyło ponad 120 tysięcy ludzi. Otoczone dwoma murami. Jeden na 4,5 metra, drugi, drugi na 25 metrów wysoki. Cały okręg, Biblia mówi, że trzy dni drogi. Jonasz poszedł i w ciągu jednego dnia przeszedł przez to miasto. Śpieszyło mu się, żeby zobaczyć sąd nad tym miastem. 40 dni zostało. Jest niesamowita rzecz. Jonasz wcześniej pokutuje ze swojego grzechu, a później czytamy w tej księdze, kiedy Jonasz im głosi, że nadchodzi sąd z powodu ich grzechu i bezbożności. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Ogłosili post, oblekli się we Włosienicę, wielcy i mali, a gdy wieś o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, oblógł się we Włosienicę, usiadł w popiele. Na polecenie króla jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie, zwierzęta, bydło, owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą, niech nie piją wody, niech wożą włosienice, zarówno ludzie, jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi od bezprawia własnoręcznie popełnionego, a może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. Upamiętanie. Odwrócenie się od grzechu. Okazanie skruchy. Proszenie Boga, aby przebaczył. I Bóg użalił się, bo wielce łaskawy i miłosierny jest nasz Bóg. Amen. Halleluja. Mówię, tak, może są ludzie wokół nas, ale są różnie. Nie tylko myślę o tym świecie, ale kiedy patrzymy na ten świat, ludzie związani alkoholem, narkotykami, niemoralnością, różnymi rzeczami, chcę powiedzieć dzisiaj wyraźnie: Bóg ma moc każdego z tego wyprowadzić i uczynić wolnym, czystym, świętym. Tak jak Jonasza. Tak jak Niniwczyków. Wszyscy na 150 lat darowane jest, przedłużone jest życie Niniwy. Dopiero w 612 roku, przed Chrystusem, Babilończycy z Medami zdobywają i burzą Niniwę. Kochani, to nam mówi, że Bóg jest Bogiem, który chce okazać łaskę, że nie chce śmierci człowieka, nie chce śmierci bezbożnego, nie chciał śmierci ani swojego sługi, nie chciał śmierci tego miasta. Czwarty rozdział wyraźnie mówi, rozgniewał się Jonasz, siedział i patrzył i czekał, kiedy Bóg zainterweniuje. I mówi, czyż nie o to mi chodziło? Ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie. Dlatego pierwszym razem uciekałem to tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Nie wiem, ile nauczył się Jonasz. Sam doświadczył łaski, sam doświadczył przebaczenia. A nie chciał ukazać miłosierdzia. Kochani, niech nas nie będzie nic z takiej zaciętości, braku przebaczenia, jakie było w jego sercu. Jakżebym miał się nie użalić nad tym miastem, nad jego mieszkańcami? Oni nawet nie umieją rozróżnić pomiędzy prawicą a lewicą. Nie mają słowa i zakonu tak jak wy. Drodzy, kończę to zwiastowanie. Bóg ma moc wydobyć Twoje i moje życie z największego dołu. Bóg chce i okazać łaskę i miłosierdzie, nawet kiedy zbuntowaliśmy się. Bóg chce okazać łaskę i okazuje łaskę każdemu, który woła do Niego o pomoc z całego serca. I który Korzy się przed nim, wyznaje swój grzech, w tym wypadku nieposłuszeństwo. I musiał wyznać i powiedzieć: tak, wykonam wolę Bożą. I ta historia mówi, że kiedy będę to czynił z ufnością i z wiarą, Bóg nie zawiedzie i Bóg okaże łaskę. Ale musisz ufać. Bóg wydobędzie cię i nie możesz powiedzieć: i nie mów. To już jest niemożliwe, to już jest za głęboko, za daleko. Tu się już nic nie da zrobić, bo Bóg jest ponad tym wszystkim. I ma moc. Będziemy się modlić. Powstańmy. Czy jesteś, jesteśmy chętni Bogu podziękować za Jego łaskę i miłosierdzie? Jeżeli tak, drodzy. Jeżeli czerpiesz z Jego łaski miłosierdzia, bo wiele razy upadamy, ale dzięki Jego łasce Ty i ja możemy się podnieść i biec dalej, i biec dalej, i biec dalej. Oddajmy Mu chwałę, podziękujmy Mu za to, kim On jest. Jeżeli dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzieś zamknięty buntu, po prostu poddaj się. Odwróć się od grzechu, skrusz swoje serce przed Bogiem, powiedz, panie, wybacz mi. Mój bunt, moją pychę, moją arogancję poddaję ci moje życie. Teraz, teraz jest dzień łaski i dzień zbawienia. Teraz możesz wezwać Jego imienia. Tam, gdzie stoisz, zawołaj do Niego. Przyznaj, że. Lekceważyłeś do tej pory Jego Słowo. Proś Go o oczyszczenie i zaproś Go do swojego życia teraz. Panie, dziękujemy Ci. Dziękuję Ci za tą wspaniałą historię, za to wydarzenie. I dziękuję Ci, Panie, że Ty użyłeś tego wydarzenia i on nasza, potwierdzając, że wstałeś z martwych, żyjesz, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty żyjesz i wydobyłeś mnie z głębokiego dołu, z ciemności. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy i dziękuję Ci, że kiedy zawodzę, Ty Panie nie rezygnujesz ze mnie. Bądź błogosławiony, uwielbiony. Amen.